Dobry wieczór Państwu. Działo się to w czasach, kiedy nie było jeszcze ani radia, ani telewizji, ani magnetofonów, ani tranzystorków. Jeśli gdzieś z oddali dochodziły dźwięki muzyki, to wiadomo było, że wykonują ją żywi ludzie, a nie jakieś tam płyty, taśmy czy coś w tym rodzaju. Cóż za upojne tony. To w naszej kamienicy ktoś tak cudnie gra na skrzypcach. Niechże ta boska melodia ukołysze mnie do snu. A po mej zwykłej popołudniowej drzemce udam się na poszukiwanie owego natchnionego skrzypka. Być może będę mógł mu dopomóc w jego dalszej karierze, bo środków mi na to nie brak. No a teraz... Lulu. Co to? Znowu te potworne wrzaski przerywają mi drzemkę. O, ale dobrze, że się obudziłem. Pójdę teraz poszukać tego genialnego skrzypka, który gra tak cudnie i utula mnie do snu. Kochani, jakże ty pięknie grasz. Gdyby stać nie było na kształcenie ci u najznakomitszych profesorów, stałbyś się prawdziwym, cudownym dzieckiem. Lecz cóż więcej mogę dla ciebie uczynić ja, uboga dentystka? Zacharowuję się, żebyśmy mieli co do ust włożyć i na nic więcej już nam nie wystarcza. Ale graj, graj, cyganie. To jest graj, moje drogie dziecię. Kim jesteś, nieznany przybyszu? Nareszcie, nareszcie dotarłem do źródła tej boskiej muzyki. To małe chłopie wydaje z siebie te upojne dźwięki, mówiąc oczywiście w przenośni, a pani zapewne jesteś jego matką, czy nie tak? Tak, panie. Byłoby moje dziecko cudownym dzieckiem, byłoby nim, gdybym posiadała środki na jego dalszą muzyczną edukację, lecz niestety... Och, ależ nie łkaj pani. Jestem niezwykle zamożnym człowiekiem, można nawet powiedzieć bogaczem. I nie dopuszczę, aby talent tej miary mógł się zmarnować. Co zamierzasz uczynić, łaskawy panie? Och... Poślę syna pani do najsłynniejszych profesorów w Wiedniu, Paryżu, Londynie. Będę łożył na jego studia i utrzymanie. Pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę. O, szlachetny bogaczu, jakże ci się odwdzięczę? Ależ nie dziękuj mi, pani. Chcę tylko wypełnić mój obowiązek wobec sztuki przez wielkie S. Wielkie... O, przepraszam. Co to? Tak to fotel dentystyczny. Tak, łaskawy panie, dentystką jestem i w ten sposób zarabiam na opędzenie naszych skromnych potrzeb. A więc to również stąd w poniedziałki, środy i piątki między piątą a siódmą dobywają się te straszliwe wrzaski? W te właśnie dni rwę zęby moim pacjentom. Przyjmujesz pani swoich pacjentów właśnie wtedy, kiedy ja oddaję się swojej popołudniowej drzemce? To niedopuszczalne! Nie dam ani grosza na muzyczną edukację twojego syna, jeżeli nie rzucisz swojego hałaśliwego zajęcia. Tak jest, które zresztą nie przystoi damie w naszym XIX wieku. Albo, albo. Kłaniam. O, jakże mi smutno! Będę więc musiała, dla dobra mojego dziecka, skończyć z moją ukochaną stomatologią. Żegnaj mi, najmilsza bormaszynko, żegnajcie mi moje wierne szczypce dentystyczne.
Tak to niespodziewane komplikacje zmusiły biedną dentystkę do porzucenia swego ukochanego zawodu. A szlachetny bogacz jakoś nie pojawił się więcej, aby zająć się muzyczną edukacją jej synka. Czyżby więc jej poświęcenie było daremne? Ale oto nastąpiły niespodziewane komplikacje numer dwa. Ajajajajajaj, jakżeż mnie straszliwie ząb boli. O, jakże mnie drażnią teraz te upojne niegdyś tony. Ojejej, ale zaraz, racja. Przecież matka tego chłopca jest dentystką. A raczej była nią, o ile nie rzuciła swojego zawodu, co jej tak nieopatrznie kiedyś sugerowałem. Śpieszmy do niej. Oj. Pani, wstrzymaj się na Boga. Nie rzucaj jeszcze stomatologii. Ząb mnie boli straszliwie, ratuj mnie. Mój, przybywasz pan w samą porę. Proszę, siadaj pan tu na tym fotelu. Oj, niedobrze. Trójka góra, czwórka lewo dół, inne też dziurawe. Wyrwę panu ten bolący ząb, ale czy nadal będzie się pan domagał ode mnie, bym rzuciła mój zawód? Nie, tylko rwij, pani, nie będę. I będziesz pan łożył na dalszą muzyczną edukację mego dziecka? A będę łożył, będę, tylko rwij. Proszę szeroko otworzyć usta, nie będzie bolało. Och, co za ulga, jak pani to cudownie robi. Och, a może jeszcze co wyrwiemy? O, proszę bardzo. Znalazłoby się, no proszę. To rwij, madam, rwij swoją delikatną, piękną rączką. O! Szlachetny bogacz nie tylko, że się zakochał w ubogiej dentystce, ale nawet się z nią ożenił i łożył ogromne sumy na muzyczne wykształcenie swego pasierba, co mu się w rezultacie opłacało, bo oto zaszły nieprzewidziane komplikacje numer 3. Dodatek nadzwyczajny, wielki krach na giełdzie, dodatek nadzwyczajny. Jezus Maria, straciłem wszystko, cały mój majątek. Na szczęście cudowne dziecko okazało się naprawdę cudowne. Zaczęło zarabiać koncertami niebywałe sumy, którymi dzieliło się nie tylko ze swym ojcem, byłym bogaczem, i matką, byłą dentystką, więc wszystko skończyło się wspaniale. Tak więc nie załamujmy się, proszę państwa, jeśli nie wszystko w życiu idzie po naszej myśli. Tylko nie liczmy zbytnio na nasze dzieci. Nie wszystkie muszą być cudowne. Dobranoc państwu.